Witam bardzo serdecznie, Trygon Wody na moim kanale Ryby, Raki oraz Skorpiony. Zapraszam do czytania tygodniowego od 19 do 25 lutego. Sprawdzimy, kochani, energię na ten tydzień i jak zawsze pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Pracuję z oczyszczeniem czakr i robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami, także warto sobie przeczytać, dobrać odpowiedni kamień dla siebie, tak żeby Was chronił jak osobisty amulet. Moi drodzy, zaczynajmy czytanko tygodniowe. 19-25 luty, ryby. Rybki, rybeniki. Was najwięcej na kanale zawsze słucha, także sprawdźmy, co tam u Was, rybeńki. Moje drogie rybki, pierwsza karta księżyca, karta raka, karta tajemnic, intuicji. Tak jakby zaczynacie coś czuć, zaczynacie czuć pismo nosem. Tutaj się komuś bądź czemuś przyglądacie, tak? Wydaje Wam się, że w tle jest jakieś oszustwo, jest jakiś konflikt pokazany ogólnie z zewnątrz i Wasze odcinanie się od kogoś, od czegoś, od jakiejś sytuacji bądź od jakiejś osoby. Natomiast uczuciowo ósemka kielichów, Wy coś zamykacie, Wy się na kogoś zamykacie, tak? Prawdopodobnie jest tutaj rak, ale oczywiście znaki są w tarocie umowne, także o tym wiecie. Ktoś może mieć ascendent, znak słoneczny, księżycowy. To również ma tutaj istotną kwestię. Natomiast jeśli chodzi o Was, zamykacie jakąś relację, odchodzicie od jakichś problemów, tutaj widzicie wszystko teraz czarno-białe. Tutaj prawdopodobnie ktoś Was oszukał, mydlił Wam oczy, obiecywał gruszki na wierzbie. No i tak jakby odkrywacie prawdę, tak? Odkrywacie prawdę, zamykacie się na coś, po prostu odcinacie grubym mieczem. Będzie jakaś szczera rozmowa albo po prostu odcięcie, zablokowanie kogoś w internecie, na portalach społecznościowych. Możecie całkowicie się od kogoś odciąć. Tak jakby ta przeszłość już w ogóle nie ma dla Was najmniejszego znaczenia. Tutaj widzę, że rybki ogólnie pękają, już mają dość, czara się przelała. Ile można czekać, ile można w ogóle wychodzić z sercem na dłoni, a ktoś znowu tutaj tak jakby podchodzi olewczo do całej sprawy. Czuję tu z kart, że są rybki, które gdzieś tam na kogoś czekały albo po prostu starały się o czyjeś względy, tak, komuś pomagały, ale no tak jakby to było jednostronne, ta relacja była jednostronna. Tutaj konflikt wisi w powietrzu, natomiast ja nie widzę jako takiej kłótni, czy właśnie takiego konfliktu zaognionego. Bardziej po prostu jakby ryba w angielskim stylu sobie po prostu wyszła, zamknęła drzwi i tyle ją widzieli. Także zamykacie jakąś relację z kimś, odchodzicie od tego, nie macie zamiaru już na kogoś czekać, dawać kolejnych szans, nie wiadomo o co tutaj chodzi, tak? Niektóre ryby mogą w ogóle odkryć jakąś tajemnicę. No i to też po prostu sprawi, że otworzycie oczy na pewne sytuacje. Tu jest taki koniec życia w iluzji, w ułudzie, koniec bujania w obłokach, zdejmujecie różowe okulary, widzicie wszystko no, czarno-białe, że jest. No i też tak jakby dla Was to jest taka sytuacja dosyć patowa, trudna, bo Wy jesteście emocjonalnym znakiem, więc będziecie to na pewno przeżywać, ale już się odcinacie, tak? Czujecie, że no więcej nie dacie rady, że w końcu Wam serce pęknie, jak będziecie tak za kimś biegać, pomagać, a ta osoba nic sobie z tego nie robi. Więc nie wiem, do jakiej części ryb trafiłam, ale energie są dosyć trudne, natomiast oczyszczające. Odcinacie się od kogoś, kto Was tak jakby nie doceniał, nie dostrzegał, tak? I chcecie iść do przodu. W pracy diabeł, kochani, tu uważajcie na umowy, które podpisujecie. Mogą być jakieś podatki większe do zapłacenia. No, diabeł nie jest dobrą kartą. Dla niektórych to też jakieś manipulacje, jakieś kłamstwa przy pracy. Ktoś może też Was chcieć w coś wrobić. Także nie podpisujcie wszystkiego, czytajcie dokładnie. No, karta często też pokazuje romanse przy pracy, w ukryciu, ale tak jakby ten romans być może wyjdzie na jaw w tym tygodniu. Może tak być, że
wasi partnerzy dowiedzą się o waszym romansie, albo wy się dowiecie o czyimś romansie, tak? No i zdrowotnie migreny mi się pokazują. Ogólnie, kochani, taki dosyć ciężki tydzień, natomiast ja nie czuję tutaj, żeby ryby były jakieś przygnębione, zmartwione, coś miały przeżywać. Ja bardziej czuję, że wy się odcinacie i czujecie ulgę, spokój, że w końcu tak jakby podjęliście tę decyzję. Dużo was to kosztowało, oczywiście, ale wiecie, że to była jedyna słuszna decyzja, tak? I że tak po prostu trzeba. Także to dla rybek, które faktycznie zamykają jakiś etap swojego życia. Karta wyroczni, wnioski są na wyciągnięcie ręki. No więc właśnie. Tak to, kochani, wygląda. Także, no jeśli macie ochotę, to zapraszam do czytań prywatnych. Wtedy z takiego czytania dużo więcej wyciągniemy informacji. Wszystkiego dobrego, drogie rybki. Trzymam za Was kciuki i przejdziemy do kolejnego znaku, jakim jest rak. 19-25 lutego, rak. A raki tutaj ukrywają uczucia. Mamy tutaj skorpiona, rybę przy Was i strzelca. Jest jakaś relacja na odległość. Wy jesteście oddaleni od swojej miłości. Nie ma kontaktu ani fizycznego. Może być tam gdzieś kontakt, nie wiem, online, że czasem do siebie napiszecie, ale nie widzę tutaj spotkania. I teraz tak, przychodzi karta śmierci, przychodzi karta odrodzenia, transformacji. Tak jakby przewartościujecie sobie wszystko w tym tygodniu. Dojdziecie do wniosku, że no, trochę spartaczona sprawa, tak? Bo tutaj macie w sercu księżniczkę kielichów, wy jesteście w energii króla kielichów, czyli to jest tarotowa para. Dwie osoby, które bardzo się kochają, ale nie mogą być ze sobą. Nie mogą się połączyć w danym momencie, bo jest za dużo przeszkód. No i wy tak jakby ukrywacie te swoje uczucia, ta druga osoba też gdzieś tam siedzi w swojej samotni, tęskni. Ja tutaj czuję mocny ból serca, tak? I też takie, no, niewyrażone uczucia, niewyrażone emocje. I to jest najgorsze, bo wtedy to człowiek tłamsi w sobie i to zaczyna tak narastać, narastać. I w końcu, no, albo człowiek pęka i rzuca tym wszystkim, zamyka, odchodzi tak w ciszy. Mam wrażenie, że ktoś się od was będzie odsuwał. Ta wasza miłość tutaj, która jest pokazana, nie wiem, jakaś bratnia dusza, bliźniaczy płomień. Ta osoba może powiedzieć dość, ale tu nie widzę kłótni, konfliktu. To może być tak, że ta osoba po prostu stopniowo zacznie znikać, przestanie się odzywać i wy nagle poczujecie, że coś jest nie tak. I w rycerzu buław będziecie chcieli ruszyć w kierunku tej osoby, żeby zawalczyć. Natomiast ja nie wiem, czy ta osoba jeszcze się na was otworzy, bo tutaj widzę, dużo czasu upłynęło. Ktoś tutaj wychodził z sercem na dłoni, ktoś tego nie dostrzegał. No i teraz tak jakby role mogą się odwrócić. Natomiast jest duża transformacja. Wy też odcinacie się od przeszłości. Być może tkwiliście w toksycznych związkach, ale ruszacie w kierunku czegoś nowego, tak? Postanawiacie dać sobie szansę na szczęście i stwierdzacie, że wam się też to należy od życia. Także tutaj bierzecie sprawy w swoje ręce i ruszacie w kierunku swojej miłości. W pracy macie stabilizację, zadowolenie. Tu jest ogólnie pokazana karta własnej działalności, własnej firmy, więc jeżeli pracujecie na własną rękę, no to faktycznie karta pokazuje, żeby tutaj rozwijać tę firmę. Mogą być nowi kontrahenci, mogą się pojawić w tym tygodniu jakieś nowe propozycje współpracy. My ogólnie weszliśmy w rok smoka, więc to jest bardzo szczęśliwy rok, jeśli chodzi w ogóle o sprawy zawodowe, sprawy finansowe, tak? No ale też uczucia, no, relacje, które w tym roku rozpoczniemy, będą stabilne i trwałe na lata. Także tutaj, kochani, dużo się przetransformuje, dużo się zmieni. No i tak jakby, jeżeli czujecie, że rezonujecie z jakąś osobą, że jest ona wam bliska, że czujecie takie duchowe połączenie, to nie warto z tego rezygnować, bo, kochani, możecie przegapić miłość swojego życia, tak? Bo ludzie często tak robią, a może nie teraz, a może ja nie zasługuję na szczęście, no i później po latach cierpią. Mam takich czytań prywatnych sporo, więc no, mówię, że to może tak wyglądać. Zdrowotnie sprawy hormonalne, puchnięcie nóg, tu się pokazuje problemy z limfą i też problemy alkoholowe. Karta wyroczni, czas uzdrawiania. Tak to dla Was, raczki, wygląda. Ja Wam życzę udanego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Skorpiony. A
Ach, te karty wychodzą. Co tak dużo? Dużo się u Was też dzieje, kochani. Wy coś transformujecie, zamykacie. Tu jest jakaś relacja w oddaleniu. Jest płacz, jest tęsknota, nie ma kontaktu, jest milczenie, mogą być ciche dni w związku, po jakiejś kłótni, ale też czuję, że Wy tęsknicie za kimś, z kim jesteście oddzieleni, oddaleni. Tu jest dystans pokazany. I ta osoba nagle się w tym tygodniu pojawia. Jest transformacja, jest odrodzenie. Ta osoba pojawia się w waszym życiu. Tu jest bliźniaczy płomień mocno pokazany. Tak jakby przychodzi transformacja, przychodzi połączenie. Los was na nowo ze sobą tutaj łączy. Los chce, żebyście byli razem, żebyście stworzyli fajną relację. No i tutaj może być spotkanie, kochani. Może być odnowienie relacji, odnowienie uczuć. Tak jakby ogień, pasja, namiętność. Wszystko się na nowo odradza. Bardzo pozytywne energie. Tutaj też mamy energię skorpiona, mamy energię strzelca, bliźnięta, wodnik. W pracy jakieś takie, kurcze, kochani, nie wiem. Blokujecie się sami, zamykacie w klatce mentalnej, nie wierzycie trochę w siebie, czujecie się bezsilni. Może być tak, że brakuje Wam pieniędzy w tym miesiącu. Mogą pojawić się jakieś dodatkowe opłaty większe niż się spodziewaliście, jakiś nagły mandat może przyjść, albo podwyżka za prąd, za gaz. No i tutaj to się tak jakby skumuluje. No i będziecie się martwić, tak? Co dalej z tym wszystkim zrobić, jak to poukładać. No, takie dosyć trudne energie, jeśli chodzi o pracę, o zarobki. Także być może finansami właśnie będziecie się tutaj martwić. Jeśli chodzi o zdrówko, tutaj macie dwójkę buław, to są rany trudno gojące się. Zobaczmy jeszcze kartę wyroczni dla Was. Jeszcze nic nie jest przesądzone. Tak to wygląda, drogie skorpiony. Oczywiście Was zapraszam do czytań prywatnych, jeśli macie ochotę. Zapraszam na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Wspaniałego tygodnia, pozdrawiam i do usłyszenia.